Film oparty na faktach. Ratusz przy ulicy Rynek w Jedliczu. To tutaj od lat odbywają się sesje Rady Miejskiej. To tutaj podejmowane są najważniejsze dla mieszkańców gminy Jedlicze uchwały. Niejednokrotnie kluczowe czy strategiczne. We wrześniu 2014 roku odbyła się sesja, która odbiła się szerokim echem. Radni, którzy nie zostali dopuszczeni do głosu w ramach protestu, opuścili obrady. Sytuacja wyglądała następująco. Oburzenia z tego powodu nie krył między innymi radny z Dobieszyna, Ryszard Dziura. Zaistniałą sytuację określił mianem żenady. Dwa miesiące później odbyły się wybory samorządowe, w czasie których nastąpił przełom. Trwająca od lat grupa trzymająca władzę straciła nie tylko większość w Radzie, ale trwający na stanowisku od 16 lat burmistrz Zbigniew Sanocki również nie uzyskał reelekcji. Nigdy nie dzieliłem ludzi na tych i tamtych pod względem światopoglądu, czy politycznym, czy żadnym innym. Funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej objął w grudniu 2014 roku Piotr Woźniak, a na stanowisku trwa do dnia dzisiejszego. Wszystko miało być inaczej, odmiennie. Miało być po prostu lepiej niż do tamtej pory. Dziękuję ślicznie za powierzenie mojej osobie tej zaszczytnej funkcji. Funkcję wiceprzewodniczącego Rady objął Ryszard Dziura. Co mówił i co deklarował? Niejednokrotnie mieszkańcy byli zastraszani, wręcz terroryzowani, a idąc dalej, oskarżani przed sądem na podstawie wyimaginowanych zarzutów. Ale to wszystko znam i to wszystko już mam nadzieję, że za nami. Dlatego w tym miejscu apeluję o zaprzestanie wszelkich waśni i sporów. Ze swej strony obiecuję, że dołożę wszelkich starań, by tak właśnie stało. Skandaliczne zachowanie radnego. Z uporem maniaka chciał wrobić dwie osoby w konflikt. Manipulacje mieszkańcami gminy Jedlicze i współpraca radnego z autorami fake newsów. Radny nie przebiera w słowach i insynuuje. Tym razem dostało się mieszkańcom Żarnowca. Aby zrozumieć pewne patologie, trzeba poszukać ich źródła. Nieocenionym kamieniem milowym w zrozumieniu sytuacji okazało się ubiegłoroczne tajne spotkanie radnego z niedoszłym burmistrzem Jedlicza. To trwało około 2 godziny. W niezwykły sposób odbywa się to spotkanie. Dlaczego i po co? W jakim trybie się odbyło? Jakie tematy były tu poruszane? Tego do dzisiaj nie wiemy. Wiemy natomiast, że brał w nim udział m.in. Ryszard Dziura, radny z Dobieszyna, który jeszcze w 2014 roku był kandydatem z listy partii politycznej, a w 2018 roku już pod szyldem komitetu Wspólna Gmina dostał się do Rady Miejskiej. W obecnej chwili potajemnie spotyka się z Janem Juszczakiem, który w poprzednich wyborach samorządowych zawiązał cichą koalicję ze Zbigniewem Sanockim. W tym miejscu, proszę Państwa,
chciałbym w imieniu starosty pana Jana Juszczaka serdecznie pogratulować nowym radnym. Dziura niejednokrotnie zabierał głos w imieniu byłego starosty. Może zabieram akurat głos, natomiast dostałem telefon od pana starosty Krośnińskiego, który przeprasza, że osobiście... Jak pamiętamy, Jan Juszczak jako kandydat na burmistrza nie uzyskał aprobaty natomiast, mieszkańców do pełnienia tej funkcji. Dziura z pewnością brał i nadal bierze jego rady za wzór. To przekładać może się na to, co dzieje się w Radzie Miejskiej. O standardach, jakie panują w Radzie Miejskiej w Jedliczu, słyszeliśmy już niejednokrotnie. Na sesji Rady Miejskiej w Jedliczu 29 stycznia 2020 roku, kiedy burmistrz Jolanta Urbanik odczytywała projekt uchwały budżetowej, czyli de facto najważniejszej uchwały, którą podejmuje Rada Miejska, doszło do kuriozalnej, lecz nie pierwszej takiej w wykonaniu przewodniczącego Rady sytuacji. Piotr Woźniak, ulegając presji Ryszarda Dziury, wyłącza mikrofon burmistrz Jolancie Urbanik. To niedopuszczalne, żeby przewodniczący odbierał głos podczas merytorycznej wypowiedzi i podczas przedstawiania konkretnych zapisów projektu budżetu, które mają prawo poznać wszyscy mieszkańcy. Jeszcze kilka lat temu radny Dziura alarmował o skandalu z powodu nieudzielenia przysługującego mu głosu. Dziś w perfidny sposób przyczynia się do tego, co zarejestrowała kamera. Żenada to mało powiedziane. Jawnie nas tutaj, na tych posiedzeniach, można odtworzyć nagrania, można odtworzyć protokoły. Jawnie byliśmy wprowadzani w błąd. Żałuję, bo pan też jest członkiem domowego kościoła, zarówno tak jak i ja, i można by powiedzieć, że mocniej, może to jest złe słowo, ale że szczególnie jakoś tak się kierujemy pewnymi zasadami. Ryszard Dziura od dawna zapowiadał, że będzie orędownikiem odwołania burmistrza przed upływem kadencji. Nie od dziś wiadomo, że Dziura toczył boje tak zarówno z poprzednim burmistrzem, jak i z obecną burmistrz. Nigdy jednak nie zdecydował się na podjęcie inicjatywy referendalnej za poprzednika, choć wspomniany burmistrz Zbigniew Sanocki zakończył swoją kadencję z mizernym wynikiem 28% poparcia. Tymczasem Jolanta Urbanik uzyskała w roku 2014 rewelacyjny 72% wynik poparcia wśród mieszkańców gminy Jedlicze. 4 lata później, w 2018 roku, wygrywając w pierwszej turze, pokonała dwóch kontrkandydatów, skutecznie uzyskując reelekcję. Dziura szuka wszelakich sposobów, aby osłabić pozycję burmistrza. Dla przykładu 25 marca 2020 roku rozpowszechniał w mediach społecznościowych artykuł, który ukazał się na łamach antyklerykalnego czasopisma, w którym w sposób bezwzględny obrażało się uczucia religijne katolików, a Kościół katolicki był piętnowany. Artykuł ten po kilku dniach w niewyjaśnionych okolicznościach zniknął ze strony, a strona udostępniona przez radnego w chwili obecnej już nie istnieje. Aż trudno w to uwierzyć, ale radny przy pomocy swoich pomagierów regularnie udostępnia również teksty publikowane na łamach bloga, który powstał jeszcze w 2014 roku i co ciekawe w kilka dni po przegranych przez poprzednią ekipę trzymającą władzę wyborach samorządowych. Autorzy tego bloga do dnia dzisiejszego działają w konspiracji, a od pierwszych dni działalności starają się dokopać gminie. Jeszcze przed zaprzysiężeniem burmistrza i nowej rady pytali: gdzie jest ten obiecany żłobek? Rozumiecie? Jeszcze przed rozpoczęciem pracy.
Na wspomnianym blogu ukazał się artykuł, który nie tylko kilkukrotnie zmieniał treść, ale w efekcie jego autorzy lekko zmodyfikowali nazwę bloga i adres mailowy. Przedstawione w artykule informacje nie pokrywały się z faktami, a w celu zachowania dobrego imienia Stowarzyszenia Motocyklowego, które poczuło się dotknięte publikacją, jego prezes zwrócił się do redakcji portalu Jedlicze24 o publikację oświadczenia. To, co zasługuje na szczególne potępienie, to fakt, że autor tego bloga pozwolił sobie na użycie w artykule słów, których nikt z członków stowarzyszenia nigdy nie wypowiedział. Kluczem do zrozumienia inicjatywy grupy radnych w sprawie przeprowadzenia referendum o odwołanie burmistrza przed upływem kadencji powinny być ujawnione fakty. Próbowali już najrozmaitszych metod, aby odsunąć od kierowania gminą wybraną w wolnych demokratycznych wyborach Jolantę Urbanik. Chcieli zdążyć przed realizacją dużych inwestycji takich jak na przykład od lat oczekiwany most łączący gminę Jedlicze z gminą Tarnowiec oraz budowa domu pomocy społecznej. Samorząd to roztropna troska o dobro wspólne. Często słyszymy, że władza deprawuje, ale gdzie tak naprawdę jest granica samorządu, a gdzie zaczyna się patosamorząd? My i oni i my. I tak to trwa od wielu lat.